Ja, mając okazję być szefem Komitetu Energii, mogę też się podzielić jedną rzeczą. Myślę, że też istotną dla naszych słuchaczy, i to myślę, że taka rzecz możliwe, że oczywista, ale mocno inspiracyjna dla naszego otoczenia rynkowego. W kontekście projektów infrastrukturalnych jest kilku zamawiających, ale głównym zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która podlega ministrowi infrastruktury. I to on planuje inwestycje jako ministerstwo, jakie będą realizowane w Polsce. I generalnie jest ten dialog wypracowany od lat pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. W energetyce, z uwagi na to, że rozproszona jest decyzyjność, jest trudno wykonawcom zaplanować swoje działania, żeby być przygotowanym do tego programu. Bo nagle się okazuje, że mówimy, że kilkaset miliardów złotych będzie na rynku energetycznym projektów, a potem jak popatrzymy na niektóre lata w przeszłości, ale też które są do przodu i moje przewidywania, to się okazuje, że tych inwestycji może za dużo nie być w danym roku czy w danych latach. To powoduje, że rozsądny wykonawca nie inwestuje, nie przygotowuje się do tych działań, no bo to wymaga dużo nakładów finansowych. Jak bierzemy pod uwagę wyniki firm budowlanych, a mówimy o firmach budowlanych typowych, no to przecież mamy wyniki, gdzie marża, czy ten poziom zysku to jest jednocyfrowy. W związku z tym ta rentowność tego biznesu nie jest duża i firmy nie mogą sobie pozwolić na długoletnie przygotowania do projektów, które może będą, a może nie. I to jest też element tego dialogu w tym ramach Komitetu Energii, co my próbujemy zrobić, budować ten dialog z ministerstwami w tej momencie, a mam nadzieję, że docelowo z jakimś pełnomocnikiem rządu do spraw energetyki szeroko rozumianej, który będzie odpowiadał za plan inwestycyjny spółek energetycznych, naszej firmy potentata, czyli Orlenu, żebyśmy mogli wspólnie zaplanować, jak te inwestycje będą, jakie środki będą wydatkowane na te inwestycje i kiedy one będą. Bo to jest super istotne w tej chwili.